Jesteśmy na Orange Video Fest w kuluarach, czyli na ostatnim piętrze tego całego torwaru warszawskiego. No i coś wam pokażę. Generalnie organizacja zrobiła tak, że stoją ochroniarze w wielu miejscach, czyli w strategicznych miejscach. Z jednej strony na schodach i z drugiej strony na schodach i przy windzie, która się znajduje tam. Natomiast nie przewidzieli jednego, że znajduje się tutaj jeszcze jedna winda. Mianowicie ta winda. Zadzwonimy do niej. Ona już zadzwoniona. I tutaj każdy może sobie wejść. Nawet jeżeli nie posiada wejścia, tak jak ja tutaj, można wejść. I po prostu niektórzy o tym nie wiedzą. Organizatorzy. I to jest bardzo złe. Natomiast ja chciałem wam pokazać, jak wygląda organizacja tutaj przez LiveTube'a tego festiwalu, jeżeli chodzi o media, youtuberów i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, zrezygnowano z większej ilości miejsc do siedzenia na rzecz takich barowych stolików do wstania, co jest niewygodne i nogi bardzo bolą od tego. Aczkolwiek przynajmniej jest troszeczkę, że tak powiem, asortymentu do przekąszenia. Była kawa, herbata, soki, ciastka, tutaj wszystko na tym stole ustawione, więc nie było tak źle pod tym względem gastronomicznym, tak jak tutaj widzicie. I generalnie rzecz biorąc, jest jeszcze jeden plus, rozdają wszędzie za darmo Sprite, który jest co prawda troszeczkę rozwodniony, ale da się przeżyć. Skoro jest za darmo, to przecież da się przeżyć. Jest Adam i tata? Znaczy, tu jest tata. Jest i Adam, tata. Nie, tu jest tata. Już wołam. Tu jest tata. Powiedz, że jesteś tata. No, a moim synem jest tata. Tutaj jest tło, gdzie nagrywaliśmy w sumie dużą część wywiadów, a teraz na tym tle są państwo. Dzień dobry. Dochodzimy do miejsca kulminacyjnego, czyli do drugiej windy. Ale nie, miejscem kulminacyjnym jest to miejsce, w którym można było odebrać tę oto wejściówkę i zapisać się, przepraszam, tak bardziej, nie, w sumie obustronna jest, no nieistotne, i zapisać się na panel, który się tam teraz odbywa. I generalnie rzecz biorąc, tutaj jest czerwono, bo jest YouTube'owo, jest bardzo YouTube'owo, są piłeczki, o, tutaj ogólno wszędzie dostępne piłeczki tego, Google'a, proszę pokazać piłeczki Google'a, i co, tutaj można sobie usiąść. Jest przemiły pan przedstawiciel z YouTube'a. Jest piękny, wielki, fajne logo YouTube'a, które naprawdę tutaj idealnie fajnie go widać stamtąd i po prostu reprezentatywnie zachęca do wzięcia udziału w tych warsztatach, które się odbywają za tymi drzwiami. Chociaż nie będziemy ich teraz oceniać. Na to przyjdzie czas później nieco. No i wracamy, moi drodzy. To będzie nasz koniec spacerku po kuluarach. Nie tutaj. Okej, więc ja wam dziękuję bardzo za uwagę. To były kuluary na Orange Video Fest by LiveTube. Trzymajcie się, pa!